przygoda z pływaniem zaczęła się w wieku 4 lat, kiedy to z mamą poszliśmy do lekarza. Lekarz stwierdził, że najlepszą rehabilitacją na rozwój obydwu mięśni barków i przedramienia będzie właśnie pływanie. Gdy miałam 2 latka, miałam wypadek, straciłam wtedy nogę. I mój tata zaczął wozić mnie na basen w formie rehabilitacji. Jest większa różnica przy nauce pływania. Wiadomo, że oni nie mogą wszystkich ćwiczeń wykonywać, nie są w stanie nawet niektórych ćwiczeń wykonywać. Natomiast na tym poziomie oni nie ma żadnej różnicy między osobą pełnosprawną a niepełnosprawną. No, najwięcej problemów to jest, znaczy problemów w cudzysłowie mówiąc, z zawodnikami niewidomymi, gdzie musi być dwóch traperów, muszą być przy nawrotach pukani odpowiednio, żeby wykonali nawrót. Pływanie jest bardzo wymagającym sportem. No, trzeba, żeby utrzymać się w czołówce w tej chwili światowej, to w tej chwili trzeba pływać ze zdrowymi na co dzień i na obozach, no to po 2 razy dziennie, po 1,5 godziny to jest minimum. Podobno mam talent, ale trochę lań ze mnie, tak? To zależy jeszcze. Rano nigdy mi się nie chce pływać, a po południu jest dobrze. Zaskoczenie, niedowierzanie. Ja do tej pory jeszcze nie czuję, że za miesiąc niecały będę wylatywała do Pekinu. Na liście rankingowej paru zawodników stoi wysoko. Liczę na to, że w Pekinie będą mieć medale. O złoto będzie bardzo ciężko, ale o srebro na pewno będę walczył. Wydaje mi się, że będę miała formę i mam nadzieję, że powalczę o medal.